Tuchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Kochani, witam Was z całego serca na nowym szeptankowym kanale True Mysteries. Jeśli znacie mnie z Szeptanek True Crime, to wiecie, że pierwotnie tamten kanał miał być poświęcony wszelkiego rodzaju tajemnicom. Ale potem okazało się, że niektórzy wielbiciele zagadek kryminalnych nie przepadają za śledztwami innymi niż właśnie tego konkretnego typu. Pomyślałam więc, że znajdę na YouTubie kącik, gdzie wrócę do właśnie takich innych tajemnic i do mojego starego cyklu Wasze prawdziwe niesamowite opowieści. I odcinek z tej serii już dziś, a potem zajmiemy się tu także innymi niesamowitymi tajemnicami świata, które zbadamy, starając się odkryć, co sprawiło, że zahipnotyzowały tysiące ludzi. A teraz już Wasze prawdziwe historie z dreszczykiem, bo taka była pierwotna nazwa tego cyklu na pierwszym kanale. Playlista z nimi będzie w opisie lub przypiętym komentarzu. Dajcie znać, co Wy na cały ten nowy pomysł. Jest tu kto? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę na zachętę. Stokrotka. Było to gdzieś na początku lat 2000. Byłem wtedy młodym chłopakiem, który właśnie zaczął nową pracę w dużym miejscowym zakładzie. W domu rodzinnym mieszkali moi rodzice z dwojgiem mojego młodszego rodzeństwa, więc trochę spieszno mi było, żeby się wyprowadzić. I oni chcieli mieć więcej przestrzeni i ja, nie ukrywajmy, marzyłem już o spokojnym kącie. Stać mnie było na małe mieszkanko w starym budownictwie, które syn pewnej pani wynajmował po tym, jak odeszła jego mama. To były dwa małe pokoiki z kuchnią i łazienką. Pierwszej nocy obudził mnie dziwny łoskot, jakby coś biegało po mieszkaniu. Szybko zdałem sobie sprawę, co, gdy usłyszałem miauknięcie. Byłem zdziwiony, ale pomyślałem, że pewnie jakiś kocur sąsiadów wlazł po parapecie przez okno. Pomyślałem, a niech sobie radzi w mieszkaniu do rana, a potem go wypuszczę. Nie chciało mi się wstawać. Rano wstałem. Ruszyłem na poszukiwanie kocurka. Nigdzie go nie znalazłem. Poszedłem do pracy, wróciłem, siadłem przed telewizorem. Miauczenie. Nie mogłem poznać, skąd dochodzi. Obszukałem całe mieszkanie i nic. Powtarzało się to przez kolejne dni. Przeszukałem naprawdę każdą szafkę, dziurę, kąt, pralkę i wszystko, co było do przeszukania. A w sumie aż tak dużo tego nie było, bo mieszkanie było w sumie malutkie. Kota nie było. Słyszałem go ciągle, wiele razy w nocy. Zacząłem się martwić, że coś ze mną nie tak. Potem poznałem moją obecną żonę, która pewnego dnia, jeszcze jako moja dziewczyna, odwiedziła mnie. Kolacja, winko, muzyczka i nagle słyszę to miauczenie. Oblał mnie zimny pot. Znów mam ten atak, akurat teraz. Ale ku mojemu wielkiemu zdziwieniu Aldonka zapytała. Ty masz kota? Była całkiem zaskoczona. Omal nie oszalałem ze szczęścia. Słyszysz to? No pewnie, że słyszę, no nie jestem głucha. Powiedziałem jej jednak, że nie mam kota i nie wiem, skąd dobiega ten dźwięk. Opowiedziałem jej całą historię. Aldonka zbladła. Zaczęła się trząść ze strachu i powiedziała, że tak się boi, że musi już iść. Byłem załamany. Na drugi dzień mi powiedziała, że albo się stamtąd wyprowadzę, albo jej noga nigdy tam nie postanie. Ale nawet gdybym zaczął szukać mieszkania zaraz, to i tak zeszłoby się z miesiąc, bo wypowiedzenie umowy, przeprowadzka i tak dalej, szukanie samego mieszkania. Nie wyobrażałem sobie, żebyśmy wiele tygodni włóczyli się gdzieś po dworze, nie mając swojego kąta. Siadłem wieczorem na łóżku i powiedziałem: Kiciu, proszę cię, wyprowadź się stąd. Idź stąd. Przenieś się. Byłem załamany. Położyłem się spać i już odpływałem, gdy usłyszałem: To stokrotka. Otwórz jej drzwi, ona wyjdzie. Zerwałem się na równe nogi. Nie dość, że kot, to jeszcze jakaś starsza pani szepcze mi do ucha coś o kwiatkach. Mało nie umarłem ze strachu, ale szybko sobie wytłumaczyłem, że to pewnie był sen, a jak głupi tu szaleję. Wstałem rano i oczywiście słyszę miauczenie. Nagle coś mi przyszło do głowy. Nie wiem skąd. Nagle po prostu zrozumiałem. Podszedłem do drzwi,
otworzyłem je i powiedziałem: Stokrotka, leć już stąd, szukaj swojej pani. Już czas, no leć, leć, Stokrotka. Nagle usłyszałem miałknięcie, znów nie wiadomo skąd, i dosłownie poczułem lekki ruch powietrza koło mnie, koło nóg. Jakby kot faktycznie wyszedł z domu, przechodząc tuż obok mnie. Czułem się jak pomylony, ale wierzcie lub nie, odtąd nigdy więcej nie słyszałem tego miałknięcia. Gdy było już tylko dziwacznym wspomnieniem, Aldonka nabrała odwagi i nagle była bardzo mądra w tej sprawie. A to był jęk rury, a to pewnie płacz dziecka, a to stare mury. Teraz racjonalnych wyjaśnień jej nie brakowało. I na tym pewnie by zostało, gdyby nie to, że mniej więcej rok później oddawałem klucze właścicielowi, bo wynajęliśmy większe mieszkanie z narzeczoną. A on mówi: moja mama mogła mieszkać ze mną w dużym domu z ogrodem, ale tak lubiła to mieszkanie, że nie było mowy. A to bo starych drzew się nie przesadza, a to bo stąd ma wszędzie blisko, a to Stokrotka ma tu swoje rewiry. Zdębiałem. Jaka Stokrotka? A, kotka mamy, powiedział właściciel. Minęło wiele lat, ale nigdy nie powiedziałem Aldonie o tej rozmowie. Może dowie się teraz wszystkiego od ciebie, Haniu, bo razem często cię słuchamy. Paweł. Wdzięczna za matkowanie. Pradziadek miał żonę i dwóch synów. Nie potrafił usiedzieć w miejscu, więc uprawiał rolę i hodował bydło. Pewnego dnia, gdy wrócił do domu, zastał okropny widok. Starszy syn siedział w pokoju, a żona dziadka leżała na środku z młodszym synem, który był jeszcze przyssany do piersi. Gdy pradziadek podbiegł do swojej żony, okazało się, że tej niestety nie ma już wśród żywych. Najprawdopodobniej chorowała na raka, jednak były to ciężkie czasy. Wizyty u lekarza były prawie niemożliwe, szczególnie dla osób mieszkających z dala od miasta. Mój pradziadek był zrozpaczony, ale musiał jakoś żyć dalej. Były to czasy, gdy ludzie bardzo namawiali go do powtórnego ślubu z kobietą, która zajęłaby się jego dziećmi, gdy on pracuje. W taki sposób mój pradziadek poznał moją prababcię. Była to drobna kobieta, ale o silnym charakterze. Pokochała chłopaków jak swoich własnych, a niedługo potem na świat przyszła moja babcia. Po ślubie z moją prababcią, gdy pradziadek wyszedł na dwór z samego rana, by przygotować jedzenie dla zwierząt, zobaczył światło. Światło przemieszczało się z miejsca na miejsce. Pradziadek, zainteresowany sytuacją, podszedł do tego światła. Gdy był już blisko, zauważył postać kobiety. Gdy podszedł jeszcze bliżej, zobaczył twarz swojej pierwszej żony. Pradziadek stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą i wdzięczną, że znalazł dobrą kobietę, która się godnie opiekuje ich synami. Gdy chciał się przytulić do swojej żony, ta od razu zniknęła. Agnieszka. Puszka po cukierkach. Odkąd pamiętam, byłyśmy z mamą same, ale ona nigdy nie narzekała, dawała sobie radę. I całe życie mi powtarzała, że jest bardzo szczęśliwa, że mnie ma. Mama była księgową, osobą bardzo konkretną, zasadniczą, ale też potrafiącą okazać dużo troski i zainteresowania. Chociaż zawsze dobrze nam się rozmawiało, nigdy nie powiedziała mi, kto jest moim ojcem. Powiedziała, że raz w życiu postawiła na poryw serca i źle na tym wyszła, ale za nic w świecie nie chciała mi powiedzieć, jak ojciec się nazywa i gdzie mieszka. A ja z czasem przestałam ją prosić, bo widziałam, że każda taka rozmowa naprawdę ją załamuje. Z drugiej strony nie wierzyłam, że to był poryw serca, bo moja mama, pomimo swojej dobroci i czułości, nigdy nie bywała nieracjonalna. Bardzo się obawiałam, że zostałam poczęta w jakiejś okropnej sytuacji. Kiedy miałam 35 lat, mama odeszła, ale nie o tym chciałabym pisać, bo to nie w tym rzecz. Powiedziała mi w ostatnich chwilach, że zostawiła mi wiadomość o moim ojcu, ale że nie chciałaby, abym go szukała. Jeżeli jednak bardzo się będę upierać, to ona mi to nazwisko w końcu ujawni. Miałam się zastanowić do następnego dnia, bo bardzo mnie o to prosiła, namawiając, żebym zrezygnowała z tego pomysłu. Ja jednak od dawna byłam zdecydowana, tylko że nie zdążyłam mamie o tym powiedzieć. Zaraz po ostatnim pożegnaniu w moim domu zaczęły dziać się dziwne rzeczy, a właściwie to ciągle jedna i ta sama. Kiedyś na urodziny dostałam cukierki w takiej pięknej, ozdobnej puszce, oczywiście od mamy. Rozpieczętowałyśmy je i okazało się, że bardzo jej smakują.
Dlatego bez okazji dostała identyczną puszkę ode mnie. Puszka zazwyczaj stała u mnie na blacie w kuchni. Teraz bez przerwy sama spadała. Kładłam ją daleko od krawędzi, ale gdy tylko rano otwierałam oczy, słyszałam ten charakterystyczny brzdęk. W końcu pomyślałam sobie, że to mama daje mi znak. I oczywiście przetrząsnęłam puszkę, w której teraz były jakieś ciastka, ale niczego ciekawego tam nie znalazłam. Sądziłam, że może coś jest przyklejone na dnie z drugiej strony. Obróciłam puszkę, ale też nic nie było. Pewnego dnia zrozumiałam, że to wcale nie chodziło o puszkę u mnie w mieszkaniu, ale u mojej mamy. Mieszkanie wciąż jeszcze było puste, bo nie zdecydowałam, co z nim zrobię, dlatego miałam do niego bezproblemowy dostęp w każdej chwili. Pobiegła. W puszce były różnego typu szpargały, jakaś nitka z igłą, guziki, spinacze biurowe, nożyczki, taśma klejąca i tego typu rzeczy, które najwyraźniej mamie były na co dzień potrzebne. Ale najciekawsze było na samym dnie. Mała, zwinięta karteczka. Znalazłam tam imię i nazwisko mężczyzny z dopiskiem ojciec. I wiedziałam już, że mama dotrzymała obietnicy i zdradziła mi tajemnicę. Była bardzo uparta. Chciała, żebym zrozumiała, gdzie zostawiła mi wiadomość. I odnalazłam tego mężczyznę. Nie mogę powiedzieć, że tego żałuję, bo teraz już wszystko wiem, ale też rozumiem mamę, dlaczego tak bardzo mnie przed tym ostrzegała. Jest to niestety osoba bardzo inteligentna, ale z podejrzaną przeszłością i również dziś uwikłana w wiele różnych niebezpiecznych sytuacji, od której chyba jednak rzeczywiście powinnam się trzymać z daleka. To nie jest mój świat, ale to nie najważniejsze. Istotne jest to, co wam opowiedziałam. To, że pewnych zobowiązań można dotrzymać, pokonując wszelkie granice. Miłka. Udało się ogolić. Wychowałam się bez dziadków, więc po swoim ślubie dziadków mojego męża traktowałam jak swoich. Nasze życie potoczyło się tak, że wyjechaliśmy do Holandii. Kiedy na ostatniej wizycie u dziadka pożegnałam się z nim, on mocno mnie przytulił i powiedział, że bardzo mnie kocha i chce, abym przyjechała na jego pogrzeb. Dziadek mojego męża był bardzo schorowany, nie chodził. Wróciliśmy do Holandii 8 grudnia 2019 roku. Siedziałam rano przy stole, mąż był w kuchni i w pewnym momencie zauważyłam bardzo ciemny cień przelatujący mi przed oczami. Nagle zamarłam na chwilę. Usłyszałam: do zobaczenia, zdążyłam się ogolić. Nie wiedziałam, co się dzieje. Powiedziałam o tym mężowi. Stwierdził, że jeszcze śpię. Nagle zadzwonił telefon. To była babcia. Powiedziała, że dziadek odszedł. Zrobiliśmy się bladzi jak ściana. Ja zapytałam, kiedy dziadek ostatnio się golił. Babcia powiedziała, że 7 grudnia wieczorem. I już wiedziałam, czyj to był dzień. Michasia. Pies Jasnowic. Moja kuzynka Gosia przyjechała do mnie do Zdzieszowic, miejscowości u podnóża Góry Świętej Anny. Poszłyśmy w odwiedziny do mojej siostry. Od Kasi, mojej siostry, do mojego domu było tak gdzieś 3 km. Wracałyśmy po północy. Dom mojej siostry jest na obrzeżach miasta, wokół tylko lasy i pola. Gosia w ogóle nie znała terenu, była tu pierwszy raz. Gdy wracałyśmy do domu, zwróciłyśmy uwagę na psa, białego jak śnieg, który biegał w nocy po polach niczym sarna. Patrzyłyśmy z niedowierzaniem. Kuzynka stwierdziła, że ten pies musi mnie znać, bo przecież podskakuje i macha ogonem. Z pól wyszedł na chodnik i szedł raz przed nami, raz za nami, nigdy na równi. Śmiałyśmy się, że to pies Jasnowic, bo szedł przed nami dokładnie tam, gdzie my chciałyśmy iść. Byłyśmy tak bacą zafascynowane, bacą, bo kiedyś nasza babcia miała dokładnie takiego białego psa i on właśnie tak się wabił, że w końcu to pies nas prowadził. Z obrzeży miasta weszłyśmy w centrum, a pies nadal był przewodnikiem. W momencie, gdy weszłyśmy w osiedle bloków, śmiałam się i mówiłam: no piesku, a teraz gdzie? Mój blok był 6-klatkowy. Pies poszedł dokładnie pod moją klatkę, czyli B. Stanął i usiadł w takiej odległości, żebyśmy mogły przejść. Ja z uśmiechem powiedziałam do pieska: dziękujemy ci, dobry duszku, że nas odprowadziłeś pod dom. Zaczekaj, dam ci nagrodę.
ale gdy weszłam z kuzynką do mieszkania, zapomniałam, co powiedziałam pieskowi. Poszłyśmy na balkon zapalić, a później już toaleta wieczorna. I wspominałyśmy miniony dzień i wieczór. I nagle przypomniało mi się, że obiecałam przecież pieskowi nagrodę. Szybko wzięłam z lodówki kawałki szynki i zeszłam na dół, bo mieszkałam na pierwszym piętrze. Schodząc, byłam pewna, że Bacy już nie ma. Ale gdy zeszłam, pies siedział dokładnie w tym samym miejscu. Chciałam go pogłaskać, ale nie pozwolił. Odchodził. Dałam mu plaster szynki. Nie wziął z ręki. Ale gdy położyłam na ziemi, zjadł. Siedział, patrzył na mnie, a ja na niego. Dopiero gdy powiedziałam: dziękuję ci bardzo, że nas odprowadziłeś pod dom, duszku nasz. Pies zrobił parę kroków i nagle rozpłynął się w powietrzu. Weszłam do domu. Kuzynka była w oknie i mówi: tak ciepło, nagle taka mgła. I ja poczułam, że to była nasza babcia, która nas bezpiecznie odprowadziła. Kłóciłam się o twoje życie. W 1978 roku mieszkałam z rodzicami w Krakowie. Miałam wtedy 7 lat i rozpoczęłam właśnie pierwszą klasę podstawówki. Mój tata, zawodowy żołnierz, często wyjeżdżał służbowo, poligony, ćwiczenia itd. Więc byłyśmy same, ja i mama, bardzo często. Była jesień, przedpołudnie. Ja byłam w szkole, a moja mama miała dzień wolny od pracy i właśnie zajęła się praniem w domu. Nastawiła pranie, ale musiała je doglądać, bo pralka była stara, typu frania, i zaczynała się psuć. Kiedy mama zajrzała do łazienki, zauważyła, że pralka przestała działać. Mama pomyślała, że wyłączy ją i włączy jeszcze raz, ale w momencie dotknięcia jednej z części pralki czy kabla, nagle poczuła się słabo i straciła przytomność. Kiedy się ocknęła, leżała na podłodze w łazience. Nawet nie wie, jak długo. Wstała i czuła się bardzo źle, więc poszła do pokoju i położyła się na łóżku. Złe samopoczucie szybko nie minęło. Kilka dni po tym domowym wypadku mama znów miała dzień wolny i postanowiła zdrzemnąć się godzinkę. Wtedy przyśniła jej się jej własna mama, która już odeszła z tego świata. Siedziała przy długim stole, przy którym również siedzieli inni zmarli krewni. Wiele osób tam było. Wszyscy ze sobą rozmawiali. Wtedy moja babcia powiedziała do mojej mamy: pamiętasz ten dzień, kiedy było to spięcie elektryczne i pralka cię poraziła prądem? Oni wszyscy, wskazała na krewnych, kłócili się ze mną i chcieli cię już wziąć do siebie. Ale ja im nie pozwoliłam, bo ty masz jeszcze małe dziecko do wychowania. To nie jest jeszcze twój czas. Ale teraz już wstawaj, bo już godzina 13 i musisz odebrać dziecko ze szkoły. W tym momencie babcia poklepała moją mamę po ramieniu i mama obudziła się, dokładnie czując dotknięcie babcinej ręki. Popatrzyła na budzik, który stał przy łóżku. Była godzina 13. Tę historię opowiedziała mi moja mama, kiedy już podrosła. Monika. Siostra. Słuchałam u ciebie, Haniu, w opowieściach z Dreszczykiem o tabliczce do kontaktów z duchami i pomyślałam, że ja też opowiem swoją historię. Nigdy nie znałam nikogo, kto miałby jakieś szlacheckie korzenie czy jakieś odziedziczone stare majątki, więc gdy pierwszy raz pojechałam do dworku z moją koleżanką Alutką do jej chrzestnej, byłam oszołomiona. Co za klimat! Skrzypiące schody, zapach niby starości, ale takiej szlachetnej, bo z historią. Wielka biblioteka, to było coś super. Mnóstwo obrazów, fortepian, stare książki i fotele. Byłam zachwycona. Maria, matka chrzestna Ludki, powiedziała, że ten dworek przeszedł bardzo wiele. Kiedyś należał do jej rodziny, potem jego koleje były bardzo różne. Był nawet szkołą i domem weselnym. Ale teraz znów należy do ich rodziny. A ona wyposażyła go dzięki rzeczom gromadzonym przez różnych jej krewnych w całym kraju i za granicą. Odtwarzając stary wygląd, oddali hołd swoim przodkom. Może to nie było pałacowe bogactwo, ale dworkowy kawał historii. Wieczorem w sobotę szłyśmy już spać, a ciotka Alutki śmiała się, że te ściany widziały tyle, że będziemy miały naprawdę bogate sny. Ja jej na to, że byłoby super, gdyby ściany mogły mówić. Zaśmiała się i powiedziała szeptem, takim niby jakby zdradzała nam wielką tajemnicę, że ma tabliczkę Ouija, czy jak mówią niektórzy Ouija. Może ściany nie przemówią, ale duchy mogą.
stwierdziła i tylko się zaśmiałyśmy. Tabliczka doszła skądś jako prezent na parapetówkę od jej kuzyna. Byłyśmy zachwycone. Zaplanowałyśmy, że jutro zabawa na całego. Ale ciotka powiedziała, że niestety jutro na pół dnia będzie musiała zostawić nas same, bo musi odwiedzić pewną osobę, która przebywa w tych stronach na bardzo niedługo i nie będzie innej okazji, a muszą się zobaczyć. W sumie miałyśmy pomysł na dzień, więc nie miałyśmy pretensji. Kiedy tylko ciotka przekroczyła próg i pojechała, od razu poleciałyśmy do pokoju z tabliczką. Było tak koło 10:00. Ciotka nam wytłumaczyła, jak to działa, ale ja tu nie będę dawać instrukcji. Powiem tylko, że zapytałyśmy, czy jest tu ktoś. Wskaźnik zaczął się poruszać. Alutka zrobiła się zielona, tak się bała, że nawet nic nie powiedziała. Nawet tego, że już nie chce się w to bawić. Ja nawet nie byłam bardzo przestraszona, chociaż i nie mało. Tak, odpowiedział wskaźnik. Kim jesteś? Janka, pokazał. Mieszkałaś tu? Czasem. Co chcesz powiedzieć? Siostra. Twoja czy ja? Zapytałam. A Ludka wreszcie wykrztusiła. Ciotki? Tak. Co chcesz nam powiedzieć? Zapytałam znowu ja albo Ala, już nie pamiętam. Wybacz mi. Co mamy ci wybaczyć? Czy ona, siostra? Musiałam. Dziecko, pokazał wskaźnik. Nie wiem, czy odtwarzam to bardzo dokładnie, bo minęło wiele lat, a wtedy nieźle buzowało mi w głowie. Nie wiedziałam, czy ciotka jaja sobie robi, czy Alicja to zaplanowała, żeby był fajny weekend, czy to może prawda. Ale w końcu Aluta powiedziała. Ale ciotka nie ma siostry, nic nie słyszałam o kimś takim. Wskaźnik znowu się poruszył. Ma. Dziecko. Gdzie ich szukać? Stef wie. I na tym ten kontakt się urwał. Pożegnałyśmy ducha. Zapisałam wszystko na kartce. Przyjechała ciotka i zobaczyła Alutkę ledwie żywą. Leżała w łóżku, jak chora. Nie chciała rozmawiać. Ale kazałam jej wziąć się w garść. Wytłumaczyłam, że skoro Marysia nie ma siostry, no to są to wszystko bzdury i nie ma co się zadręczać. Ale ona chciała porozmawiać z Marią. Siadłyśmy z nią w kuchni i Alutka zaczęła drążyć. Opowiedziała, co się stało. Pokazałam kartkę z notatkami. Alutka pytała. Maria była w szoku. Zaczęła płakać. W końcu powiedziała, że miała siostrę, Urszulę, która spotykała się z jednym chłopakiem i z nim uciekła, kiedy rodzice zakazali im się spotykać. Wyrzekła się jej, zostawiła ją, a przecież przysięgały sobie, że będą się wspierać do końca życia. Rodzice wyrzekli się Urszuli, szczególnie ojciec, ale Maria też była bardzo rozżalona, bo kochała siostrę nad życie. Nie mogła jej wybaczyć, że wyjechała i nigdy więcej się nie pokazała. Przeżyły kawał życia osobno, a Urszula nie dała znaku życia. – A kim jest Stef? – zapytała. Maria poderwała się na równe nogi i pobiegła. – Byłam u niego, ale wracam tam. Rano wylatuję do Stanów. Nie było jej wiele godzin, spałyśmy już, gdy przyjechała. Dopiero rano, gdy wyjeżdżałyśmy, powiedziała, że Stefan to jej kuzyn. Ula się z nim skontaktowała wiele lat temu. Powiedziała, że musiała uciekać, bo była w ciąży. Ojciec powiedział, że nie ma mowy o tym, żeby w domu pojawił się dzieciak z nieprawego łoża i to z jakimś kryminalistą. Ma go oddać, gdy tylko dziecko przyjdzie na świat. Urszula uciekła i po 3 latach skontaktowała się ze Stefanem. Ale była chora. Nie pomogły operacje. Zwierzyła mu się, ale kazała mu dochować tajemnicy. Odeszła na zawsze tydzień później. Stef pomyślał, że no co tam obieca, bo jak dziecko podrośnie, to ona przecież i tak zmieni zdanie. Będzie chciała, żeby dziecko miało rodzinę, babkę, ciotkę. Nie wiedział, że ona miała przed sobą tylko parę czy paręnaście dni. A obietnica została. Teraz powiedział wszystko. Rozpoczęli poszukiwania tego dziecka, które teraz jest już w naszym wieku, a nawet w sumie ładnych parę lat starsze. I znaleźli go. Więcej nie mogę napisać, bo myślę, że wszyscy z otoczenia tej rodziny od razu by wiedzieli. A ja do dziś się zastanawiam, czy Alutka miała kontakt ze Stefanem i to wszystko było ukartowane. Czy on ją prosił, by jakoś wywołała ten temat w rozmowie z Marysią? Tylko nie pasuje mi tu strach Alutki. Była strasznie przestraszona.
ale z drugiej strony może udzieliła jej się atmosfera, tylko trochę dodała od siebie? Mówi, że nie, ale czy mogła być z nami Urszula? Alicja zaklina się na wszystkie świętości, że tak. Mirka. Kochani, dajcie znać, czy ten klimat Wam odpowiada, czy historie Wam się podobają, a jeżeli chcecie ich więcej, to możecie je sami nadesłać. Mail kontaktowy oczywiście w opisie, zatytułujcie tylko wiadomość, opowieść z dreszczykiem, czy niesamowita historia, jakkolwiek, żebym wiedziała od razu, w jakiej sprawie piszecie. Myślę, że usłyszycie swoją historię. Zachęcam do komentowania i mam nadzieję, że filmy będą się tu pokazywać regularnie, przynajmniej z czasem, bo na razie jeszcze nie wiem, jak to wszystko się przyjmie i jak będzie działać. Postaram się za tydzień dać Wam próbkę materiału innego typu. Omówimy sobie jakąś fascynującą tajemnicę i zobaczymy, czy wszystko to zadziała. A teraz już ściskam Was mocno, zapraszam na drugi kanał, który również będzie podlinkowany w opisie, a tam już typowe śledztwa True Crime. Do usłyszenia!